godzina 9 czasu polskiego, tutejszego to już 10. I miasto Kijów, w którym wylądowaliśmy tuż przed północą w dnia wczorajszego. W drodze do Almaty zatrzymaliśmy się na nocleg w takim hotelu. Jest to hotel Mircz gwiazdkowy. Najbliższy plan wygląda tak, że przez cały dzień zwiedzamy miasto Kijów, a wieczorem wylot do Almaty. Jedna z najbardziej znanych ulic w Kijowie, ulica Kreszczatyk. Tak wygląda przejście podziemne. Jak widać, bogate w butiki, w których można kupić dosłownie wszystko. Od folkloru, ubrania, pamiątki, alkohol. Druga strona ulicy Kreszczatyk. Część naszej grupy. Trzech z lewej strony panów. No. Tak, tylko że będzie problem z rozszyfrowaniem nazwiska. I taki pomnik minęliśmy w drodze pod Złotą Bramę. Do końca sami nie wiemy, gdzie ona się znajduje, ale każdy przechodzień zapytany, wskazanie Złotej Bramy pokazuje jeden kierunek. Także miejmy nadzieję, że lada moment trafimy pod pierwszy punkt atrakcji. Udaje nam się dotrzeć pod Złotą Bramę, która niegdyś była bramą wjazdową do miasta. Znajdujemy się na torasie widokowym Złotej Bramy, z której rozciąga się taki widok na miasto, na otoczenie, na budynki.
część północna miasta. Złota brama w stronę zachodniej. Patrz, kupuj taką tołę. Pod goła. I złota kopuła widziana przed chwilą ze złotej bramy. A u podnóża taki oto rynek. I pomnik Chmielnickiego zamyka tą część deptaka. Dzień dobry. Dobry. Wysokiego cokołu na miasto spogląda postać Bogdana Chmielnickiego. Przejdziemy jeszcze do tego. Wielkiej wojny ojczyźnianej. Tu jest. Chodźcie się, wale. W tym niewielkim budynku znajduje się fajny sklepik z bardzo pięknymi dewocjonaliami. Spróbuję zrobić zbliżenie przez okno. Potężne świeczniki. Nie dostałem zgody na nakręcenie materiału z wnętrza tego sklepu, a naprawdę warto byłoby uchwycić. W wodzie mineralnej doszukają się smaku cytryny. To chyba źródlana, nie mineralna. Pokaż tą wodę, zareklamujemy. Markę. Woda źródlana. Tak, o smaku. Polecam wszystkim chorym. O smaku cytrynowym. Smaku cytrynowym. Okay. Chodzimy do punktu widokowego. Na Dniepr i miasto. Dniepr. Chciałem, a tak chciałem strzelić, nie? Że Dniepr. No trochę taki zarośnięty ten punkt widokowy. Mogliby to się bardziej postarać, nie? Mało co widać przez te drzewa. Faktycznie, by tam trochę je kamera, odcięli. Tak, kamera w ogóle nie. Łapie tego, co za... Mówiło ci się. Przecież nie wiem, czy są.
Część naszej grupy jest ulepszona krajobrazem, widokiem. Jedność robotniczo-chłopska. A tu bojarzy proszą króla Polski o jego przejęcie. Majdan Niezależności, główny plac Kijowa, medialnie znany z pomarańczowej rewolucji. W czasie świąt, jak i dni wolnych od pracy, jak weekend, ta ulica zamienia się w jeden wielki dreptak. Dzisiaj mamy poniedziałek, także jest to złożony ruch. Naród ukraiński, kijowianie pamiętają o bohaterach pomarańczowej rewolucji.